Pochodzący z drugiej połowy XIX wieku budynek Suwalskiego Dworca PKP dzisiaj raczej straszy niż zachęca do odwiedzin. Od dawna miasto i pasażerowie kolei oczekują na modernizację obiektu, ale od paru lat ciągle coś stawało na przeszkodzie, by wreszcie dokonać niezbędnych prac. Być może tym razem będzie inaczej. PKP ogłosiły właśnie przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru nad przyszłymi pracami. W założeniach przewidziano, że jednopoziomowy budynek zostanie docieplony od wewnątrz, by jego fasada po oczyszczeniu i naprawach mogła w pełni zalśnić dawnym blaskiem. Zgodnie z przygotowaną koncepcją wymieniona zostanie również więźba dachowa, a złożony z trzech brył obiekt uzyska nowy funkcjonalny układ. Na parterze znajdzie się hol, poczekalnia, kasy, toalety. Pojawią się tu służbowe pomieszczenia dla pracowników Intercity, Warsu i Służby Ochrony Kolei. Znajdzie się tu również miejsce na tak zwane powierzchnie komercyjne. Dokumentacja ma objąć również otoczenie dworca, które dzisiaj, podobnie jak sam obiekt, jest zaniedbane do granic możliwości. PKP oczekuje, że wokół dworca powstaną nowe ciągi piesze z małą architekturą, parkingi, powstaną nowe schody, a całość będzie dostosowana również do potrzeb osób niepełnosprawnych. Powstać tu również powinny ogrody deszczowe. Jedyne kryterium wyboru wykonawcy projektu to cena. Termin jest dość krótki, bo na złożenie oferty jest czas do zaledwie 4 listopada. Według PKP na wykonanie prac projektowych powinno wystarczyć 21 tygodni, natomiast okres nadzoru autorskiego zaplanowano na niespełna 1,5 roku.